Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj Funky Fluid i ich nowa pucha, nowe piwo, a mianowicie Imperial Brown Ale with Spice. Piwo nazywa się Brown Sugar. No i co możemy o tym piwie mm, powiedzieć? Na początku ekstrakt i zawartość alkoholu. Ekstrakt 21, alkohol 9 i 2. Data ważności 20 stycznia 2022. Co mamy w składzie? Woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, słód pszeniczny, ziarna kakaowca, orzechy laskowe, wanilia, cynamon, chmiel i drożdże S04, aromat orzechów laskowych. No, mam nadzieję, że ten cynamon nie będzie tutaj zbyt intensywny, nie będzie przesadzony, bo miałem ostatnio problem z piwem bodajże chyba z Mold Gardena, też z którąś puszką, że naprawdę moim zdaniem ten cynamon był tam przesadzony, było go za dużo. Natomiast mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Bo jakoś nie robię zbyt dużej ilości cynamonu w piwie, ale to tylko moja, oczywiście subiektywna ocena i moje osobiste preferencje. Także sprawdzamy, jak to piwo, nie uprzedzajmy faktów. Otwieram lekko syknęło, ale nie podniosło się. Także przelewam do szkła. No i sprawdzamy. Postawię tak etykietką do Was, żebyście widzieli dokładnie tę puszkę i etykietkę. No barwa taka bym powiedział miedziana z czerwonymi refleksami. Piwo nawet dość klarowne. Piana mało obfita, taka minimalnie beżowa dosłownie. Głównie drobno i grubo pęcherzykowa. Wąchamy. No, proszę państwa, wanilia, bajka. Trochę cynamonu w tle, rzeczywiście taki aromat orzechów laskowych gdzieś tam się pojawia, ale jest on bardzo przykryty tym aromatem wanilii i cynamonu. Także jeżeli ktoś nie ma wyczulonego węchu na aromat orzecha, to może tego rzeczywiście tutaj nie wyczuć, ale orzech laskowy zdecydowanie jest. Trochę takiej minimalnej tostowości, przypiekanej skórki chleba. Natomiast wanilia i cynamon, wszystko tutaj dominują. Wanilia bym powiedział, nawet jest na pierwszym planie. Także bardzo fajnie, mi to pasuje. Wasze zdrowie. No, piwo słodkie, ale nie za słodkie. Wanilia na pierwszym planie, w tle taki cynamon. Właściwie mogę powiedzieć, że tutaj, mm, jeżeli chodzi o proporcje, to tak jak w aromacie, sorry, musiałem zrobić cięcie, ale jakoś zaczynam chrypnąć. Nie wiem dlaczego. Także, ożesz ty chuj. Musiałem zrobić cięcie, ale już wracam. Mam nadzieję, że jakoś ten odcinek dokończę. W każdym razie, tutaj te proporcje mm, są. Takie same jak w aromacie bym powiedział. Na pierwszym planie wanilia, taka pomieszana z cynamonem, jakieś minimalne, minimalne orzechy w tle. Też je tu się da wyczuć. Też takie nuty tostowe, przypiekanej skórki chleba. Goryczki praktycznie brak, chociaż gdzieś tam minimalnie na języku zostaje w afterteście. Ale jest ona taka symboliczna, na zasadzie autosugestii. Piwo nie jest za słodkie, chociaż słodkie jest. Więc jak ktoś nie lubi słodyczy, nie lubi słodkich rzeczy, to może powiedzieć, że jest bardzo słodkie. Natomiast dla mnie jest mm, słodkie na takim poziomie niskim, średnio niskim. Taka lekka wodnistość gdzieś się tutaj zakrada, ale ona nie przeszkadza. Także jeżeli chodzi o teksturę i ciało, to myślę, że akceptowalnie. Fajne piwo. Taka lekka przyprawowość też teraz gdzieś mm, w te teście się pojawia. Teraz mam takie mm, wrażenie na języku, jakbym właśnie jakieś takie przyprawy zjadł. Niekoniecznie ostre, ale takie też nie niewyraźne, że tak powiem. Takie trochę idące w ostrość, ale, ale minimalnie. Także jak dla mnie. Piwo ok, piwo ok, może z butów mnie tutaj nie wywaliło, ale jest smaczne, wanilia bardzo fajnie gra. Ten dodatek uwielbiam w piwie, więc tutaj jestem zadowolony. Cynamonu nie ma za dużo, jest on subtelny, więc też ogromny plus. Jakieś tam orzechy są, ale one są tak najmniej wyczuwalne. Teraz już powiem szczerze, że też przebija się przez nie ta tostowość, chlebowość, także. Także fajne piwo, fajne piwo, tylko tyle i aż tyle. Jestem zadowolony, po prostu mi smakuje i tyle. Z butów mnie nie wyrzuciło, ale jest jak najbardziej ok. Także jeżeli będziecie pili to piwo, oczywiście komentujcie. Natomiast ja się z Wami żegnam, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.